Zaczynamy kolejny film o Rokitnie. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu znosz. I od razu z góry przepraszam za pogłos, który możecie słyszeć w trakcie całego mojego nagrania głosu. Natomiast posłuchajmy i zobaczmy, jak wygląda budowa przystanku kolejowego w Rokitnie, bo tutaj się znajduje oczywiście w Błoniu pod Warszawą. Natomiast jak wygląda? No zobaczmy to bezpośrednio z lotu samolotem. Leciałem tutaj samolotem, wracając bezpośrednio z CPK, z którego film niedługo zobaczycie. I w trakcie powrotu zrobiłem sobie samolotem kółeczko bezpośrednio właśnie nad przystankiem kolejowym Rokitno, który tu w tym miejscu, jak widzicie, ma już dwa perony. Dalej prosto jedzie oczywiście linia kolejowa do Warszawy, którą tam daleko możemy zobaczyć. Ale teraz patrzymy na Błonie, w przeciwnym kierunku, żebyście mieli mniej więcej obraz sytuacji, gdzie co się znajduje. Przekręcamy się bezpośrednio wzdłuż linii kolejowej i od razu widzimy właśnie kolejne perony i to jest dokładnie PKP Rokitno, które w tym miejscu się znajduje. Dwa perony, jedno krawędziowe, czyli łącznie dwie krawędzie peronowe. No i co tu faktycznie powstaje, jeżeli chodzi o tę całą inwestycję? Po kolei. Po pierwsze jest to inwestycja za 14 milionów złotych. Jest to robione w formule projektu i buduj i cała inwestycja ma być zakończona w tym roku, czyli w 2023 roku. Przewidziano wiaty, ławki, czytelne oznakowanie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy, energooszczędne oświetlenie LED, zapewni lepszą orientację po zmroku i oczywiście będą pochylnie dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na potrzeby rowerzystów będą również stojaki rowerowe, jednakże nie mam nigdzie informacji, czy będzie zrobiony i zrealizowany przejazd przez środowisko w tym miejscu dla rowerów, bo aktualnie takowego tu nie ma i rowerzyści są kierowani bezpośrednio na jezdnię, bo nie było tego przejazdu. Tak sam przystanek wygląda bezpośrednio z daleka, a jak zmieniła się budowa od ostatniego czasu? No, to trochę się pozmieniało. Zaczynając od tego, że nie ma śniegu, jak tutaj byłem ostatnio bezpośrednio w lutym, a kończąc po tym, że mamy już dwa perony, prawie całkowicie gotowe, jeżeli chodzi o samą część płyty peronowej. Elki peronowe wszystkie są. Ostatnio jak byłem, były elki peronowe montowane. Pociągi na razie, jak widzicie, przyjeżdżają bez zatrzymywań, no, lecz już niedługo to się zmieni, bo sama inwestycja, jak powiedziałem, ma być zakończona w tym roku. A teraz mamy już właśnie płytę peronową. Jeszcze nie jest wszędzie całkowicie połączona w jedną całość, ale to nie zmienia faktu, że łączy się już mniej więcej. Nie ma też oczywiście jakichkolwiek jeszcze elementów małej architektury, takich jak ławki czy inne elementy, ale może zobaczmy dokładnie, jak to wygląda z bliska. Jak widzicie, ten bezpośrednio peron, który teraz widzimy bliżej nas, to jest peron południowy, po drugiej stronie to jest peron północny i peron północny jest trochę bardziej wykończony. Ten południowy, to jak widzimy, nie ma jeszcze wszędzie bezpośrednio płyt. Czy to jest z tego, co widzę? Tak, to są płyty oczywiście betonowe, czyli bezpośrednio w ten sposób będziemy mieli tutaj całą płytę peronową. Jest ładna żółta linia, która sygnalizuje nam, gdzie nie powinniśmy podchodzić. No i oczywiście bramki, na których są zamontowane kable od sieci trakcyjnej. Wysokiego napięcia były wcześniej i pod nimi przecięliśmy mniej więcej dronem. Tutaj oczywiście są wszelkie połączenia komunikacyjne, energetyka i tak dalej. Możemy zobaczyć te wszystkie miejsca. No i tutaj ciąg bezpośrednio dla osób właśnie, które mają ograniczoną możliwość widzenia, jest dla nich właśnie ciągi bezpośrednio tak, żeby można było wydostać się z poziomu peronu. I od tej strony też będą pochylnie, bo pochylnie będą właśnie bezpośrednio do przejazdu kolejowego, który w tym miejscu się znajduje. Jak widzicie, tutaj jeszcze żadne prace się w aktualnym momencie nie rozpoczęły, więc to jeszcze jest wszystko przed nami. Sam przejazd kolejowy w tym miejscu oczywiście działa, jak widzicie, jakbyście się pytali, czy faktycznie to się znajduje w Błoniu, to właśnie widzicie Błonie. Napis, tabliczka, że tu się właśnie wjeżdża, więc dokładnie możecie zaobserwować, że to właśnie już jest w tym mieście. No i tak właśnie tutaj, jak widzicie, przejazd kolejowy na razie mało wykorzystywany, chociaż ja zazwyczaj jestem jakiś po godzinach, kiedy przypamiętam, nagrywam ten film dla Was w niedzielę koło godziny 8.
albo 7, więc mały ruch w okolicy, ale tutaj ruch, jeżeli chodzi o pasażerów, domyślam się, że będzie całkiem duży, bo w Błoniu wysiada całkiem dużo pasażerów. Jakie jest takie określenie bezpośrednio przez pasażerów linii ED3, która jedzie właśnie kierunek Sochaczew stąd, pociąg kolei mazowieckich, to pociąg się dzieli na trzy części. 1/3 pasażerów wysiada w Ożrowie Mazowieckim. Kolejna 1/3 wysiada bezpośrednio w Błoniu. A kolejne 1/3 na pozostałym odcinku trasy. Czy tak to dokładnie wygląda, to już mogą tylko łącznie stwierdzić pasażerowie, którzy korzystają z tych pociągów, ale skoro tak wygląda, to jeżeli będzie tutaj dodatkowa stacja, by ci pasażerowie mogli wysiąść i dojść lepiej do swoich domów, oczywiście na plus. Choć nie będę ukrywać, że na razie będzie się znajdować trochę na polach. Zresztą no w okolicy oczywiście są domki i będzie to możliwość w przyszłości dobrego skomunikowania z autobusami, na razie tutaj nie ma zbytnio takich miejskich, żeby móc dojechać do różnych miejsc. Więc gdyby tutaj był jakiś parking, żeby mieszkańcy mogliby dojechać po prostu sobie tutaj samochodem, no to wszystko byłoby idealnie, ale w ramach tej inwestycji powstaje tylko i wyłącznie parę miejsc dla rowerów, bez jakichkolwiek możliwości bezpośrednio zaparkowania samochodu, jeżeli chodzi o dedykowany jakiś parking. Więc to jest na pewno na minus. Więc pytanie, kto skorzysta z tej stacji? Okoliczni mieszkańcy. Jednak czy jest ich tutaj dużo w bliskiej okolicy lub nawet takiej okolicy 1 km? No to już niestety jest ich trochę, ale czy tak będzie to wyglądać pięknie? Nie wiem, ja jestem bardzo ciekawy, jak już się zakończy ta inwestycja, przyjedę tutaj i chętnie zobaczę. A tu ciekawostka, zwróćcie uwagę na fotodata, który pokazuje bezpośrednio prędkość aktualnie. Jak widzicie, nawet dronem lecę przepisowo, że więc świeci się wszystko na zielono, ale nie będę ukrywać, że tutaj mi drona zapał przez przypadek. Ja sobie leciałem i nagle patrzę, że mi łapie drona z prędkością, więc wam nagrałem to, żebyście mogli zobaczyć, że faktycznie nawet takie rzeczy można uchwycić z fotoradaru. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja, ta cała budowa, więc trochę się tutaj dzieje. I niedługo pewnie już zobaczymy kolejne elementy już nawet małej architektury. A i tego nie powiedziałem, tutaj będą oczywiście wyświetlacze też elektroniczne, sobie zapamiętam, więc wszystko będzie na pełen wypas. I też ciekawostką mogę powiedzieć, że film o Żydowie się pojawi niedługo, a w Płochocinie, gdzie jest też przystanek kolejowy, tam jest aktualnie przebudowany dworzec, o czym nie ma filmów, natomiast tam byłem ostatnio i są montowane aktualnie wzdłuż peronów ekrany akustyczne, żeby wyciszyć hałas pociągów z okolicy, które tam się zatrzymują na stacji, przejeżdżają przez tą stację, żeby było po prostu ciszej mieszkańcom w okolicy. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro, no może w końcu będzie tramwaj na Gocław. Cześć!